Hołowniaka. Witamy bardzo serdecznie wicewojewodę dolnośląskiego pana Jarosława Kresę, pana Witolda Niemirowskiego, wicestarostę powiatu ławskiego, pana Waldemara Grochowskiego, wójta gminy Borów. Bardzo serdecznie witamy honorowego obywatela gminy Domaniów, wójta gminy Żurawina, pana Jana Żukowskiego. Bardzo serdecznie witamy zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszego brygadiera Michała Piętę. Witamy pana podinspektora Artura Dobrowolskiego, komendanta KPP Oława. Witamy pana burmistrza miasta Oława, Tomasza Fiszman. Witamy bardzo serdecznie komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, pana starszego kapitana Bartłomija Marcinów. Serdecznie witamy wiceburmistrza Jelcza Laskowic, pana Romualda Piórko. Pana pułkownika Grzegorza Polaka. Pułkownika Bronisława Marciniak, Wojskowa Akademia Techniczna. Pana pułkownika Jerzego Piętę, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu. Bardzo serdecznie witamy wicemarszałka województwa dolnośląskiego, pana Marcina Krzyżanowskiego. Serdecznie witamy pułkownika Piotra Rupę, szefa OZ Wrocław. Komendanta Straży Miejskiej w Oławie, pana Jerzego Narolskiego. Pana Krzysztofa Mazurek, przewodniczącego Rady Miejskiej w Oławie. Witamy pana Michała Wąsiewicza z koła Warząt Oława. Witamy prezesa Ośrodka Edukacyjno-Historycznego Ogniwo Wielczu Laskowicach, pana Mateusza Kotasa. Witamy prezesa Fundacji Ku Korzeniom, pana Jerzego Dziurka. Witamy przedstawiciela Straży Miejskiej w Oławie, pana Tomasza Rożniatowskiego. Witamy przedstawicieli gminy Siechnice, pana Pawła Wąsowicza oraz Grzegorza Czajkowskiego. Serdecznie witamy wszystkich radnych i sołtysów z gminy Domaniów. O zabranie głosu poproszę teraz posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Pawła Hreniaka. Dla gminy Domaniów Nowa Strzelnica to zatem ważny element jej promocji, a zarazem istotny impuls do organizowania różnego rodzaju wydarzeń, pokazów, szkoleń i zawodów, które jednocześnie pozwolą na integrację społeczności całego powiatu oławskiego. Jako mieszkanka Dolnego Śląska niezmiernie się cieszę, że za sprawą programu Ministerstwa Obrony Narodowej Strzelnica w powiecie w naszym regionie powstaje nowoczesna infrastruktura strzelecka. Rozwijanie umiejętności strzeleckich zyskuje szczególne znaczenie. Dlatego ufam, że zgodnie z ideą zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu budzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa służyć będzie nie tylko sportowej rywalizacji i rekreacji, lecz także przyczyniać się będzie do zwiększania potencjału bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej. Wyszkoleni strzelecko-obywatele będą bowiem mogli zasilić w przyszłości szeregi wojsk operacyjnych, obrony terytorialnej czy rezerwy. Gratulując zatem władzom gminy Domaniów oraz jej mieszkańcom udanej i ważnej inwestycji, życzę satysfakcji i zadowolenia z rezultatów jej działalności. Że Domaniów i pan wójt, radni gminy, odpowiedzieli na ten apel Ministerstwa Obrony Narodowej. Panie wójcie, serdecznie dziękuję i gratuluję inwestycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu wicewójta gminy, pana Tomasza Ciecierskiego, koordynatora strzelnicy. Z inicjatywy wójta gminy Domaniów
Gmina włączyła się, to jak wspomniał pan poseł, do udziału w konkursie o środki na budowę nowoczesnej strzelnicy. Z początkiem 2022 roku uzyskaliśmy dofinansowanie. Na otwarciu strzelnicy jesteśmy wykonawcą tego obiektu. Wykonaliśmy inwestycje my jako Zakład Gospodarki Komunalnej w konsorcjum z firmami Target Zone i Bogdan Teichmann. Inwestycja stanowiła dla nas bardzo duże wyzwanie z racji krótkiego okresu realizacji, bo tak duży obiekt tak naprawdę wykonaliśmy w 4 miesiące. Świadczy również też o tym podjęte roboty budowlane, które trwały od 2021 roku, które wykonywała firma, która nie podołała zadaniu i zeszła ze strzelnicy. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej, firmie Target Zone, firmie Bogdan Teichmann za zaangażowanie, ale przede wszystkim chciałbym podziękować gminie Domaniów, wójtowi gminy Domaniów, bo gdyby nie było tej współpracy między nami, między firmami, nie powstałby ten obiekt. Efektem tego współdziałania naszych firm i gminy Domaniów powstał obiekt, który będzie służył społeczności lokalnej, ale nie tylko. Myślę, że z tego obiektu wiele formacji będzie mogło skorzystać. Bardzo dziękuję. Przeprowadzić taką inwestycję. Jeżeli budujemy kanalizację, budujemy ośrodki kultury, to każdy ma doświadczenie, każdy samorząd potrafi sobie z tym poradzić. Taki obiekt wybudować, to wymaga naprawdę wielkiego wysiłku, zaangażowania, ale także zdobycia nowych wiedzy, umiejętności. Wszystkim chciałem Państwu, tutaj wszystkim obecnym, podziękować, bo tak naprawdę gdyby nie Wy, to by tego obiektu nie było. Gdyby nie te rozmowy wspólne, gdyby nie ta informacja o tym, że jest potrzeba takiego obiektu, to byśmy tego nie wybudowali. Przygotowując się do wystąpienia, tak zastanawiałem się tak naprawdę, co, o czym wspomnieć. I przyszło mi do głowy, że wielokrotnie na świętach mówimy o patriotyzmie. Poruszamy temat patriotyzmu. Patriotyzm to nie tylko jest umiłowanie ojczyzny. To nie jest tylko gotowość do poświęcenia się ojczyźnie, oddania życia, zdrowia za ojczyznę, ale to też jest konieczność przygotowania się do tego. Ten obiekt pozwoli nam przygotować się do tego, żeby bronić naszej ojczyzny, do tego, żeby zarówno nie tylko mieszkańcy, ale i nasze służby mundurowe, czyli policja, wojsko, mogły się też tutaj szkolić. Po to, żeby nieść nam wszystkim bezpieczeństwo na wysokim poziomie. I to jest ważne i o tym też powinniśmy pamiętać. Szanowni Państwo, pozwólcie, że trochę w tej chwili będzie prywaty, bo muszę podziękować. Chciałbym każdemu z osobna, który tutaj siedzi, i wszystkim Wam razem podziękować za to wsparcie, za Waszą pomoc i za Wasze zaangażowanie. Bo tak jak powiedziałem, gdyby nie Wy, to by tego obiektu nie było. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować mojemu zastępcy Tomaszowi Cieciorskiemu, bo to jest jakby osoba, która koordynowała, nadzorowała, pilnowała tego projektu, dbała o to, żeby ta inwestycja przeszła, że została zrealizowana. Wiele było między nami dyskusji różnego rodzaju, ale dzisiaj myślę, że nie tylko ja, ale i tak samo Tomasz Cieciorski jest dumny z tego obiektu. Dziękuję panu prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zaufał i podjął to wielkie ryzyko i zrealizował to zadanie w ramach konsorcjum. Bardzo za to serdecznie dziękuję. Dziękuję pani skarbnik i pani głównej księgowej za cierpliwość, wyrozumiałość, zrozumienie i te wszystkie sprawy finansowe, które zostały rozliczone i w odpowiednim czasie, i w odpowiedni sposób. Dziękuję też wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek, pracownikom, bo gdyby nie Wy, to też by tego obiektu nie było, bo każdy z Was był zaangażowany. I z tego jestem naprawdę bardzo dumny i zadowolony, że jeżeli w gminie Domaniów realizujemy jakiekolwiek przedsięwzięcie,
to przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie. Tu nie ma podziału, że to jest Zakład Gospodarki Komunalnej, że to jest Referendum Inwestycji i Rozwoju. Wszyscy razem wspólnie realizujemy wszystkie zadania. Tutaj też muszę wspomnieć o jeszcze Radzie Gminy Domaniów. Bo gdyby nie to, że spotkałem na swojej drodze tak wspaniałych ludzi, radnych, którzy rozumieją potrzebę nie tylko inwestycji w kanalizację, ale także inwestycji w rozwój całej naszej społeczności. Gdyby właśnie nie ta dorosłość tej Rady, która zamiast poświęcać czas na kłótnie, skupia się na tym, żeby realizować zadania, to tego obiektu by nie było. Dziękuję panu przewodniczącemu i całej Radzie za zaufanie i za zgodę na realizację takich inwestycji. Bo gdyby nie Rada, to my jako pracownicy urzędu nie moglibyśmy wykonywać takich zadań. Ale dzięki temu, i będę to podkreślał zawsze, że dzięki tej Radzie jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele. Bo my nie tracimy czasu na kłótnie, na spory. My zastanawiamy się, jak robić, żeby mieszkańcy mieli jak największą ofertę. Za to wielkie podziękowanie na ręce pana przewodniczącego dla całej Rady Gminy Domaniów. I dziękuję za waszą współpracę, za wasze zaufanie i za to, że możemy takie zadania realizować. Szanowni Państwo, tych podziękowań to tak naprawdę jest dużo, bo tu każdemu, tak jak powiedziałem, każdemu z osobna. Uchylę też rąbka tajemnicy. To zadanie to nie jest realizowane tylko... Tak, to zadanie jest realizowane na terenie gminy Domaniów, ale to zadanie realizowane jest wspólnie z innymi samorządami, bo przecież zarówno z Tomaszem burmistrzem Fruszmanem, jak i burmistrzem miasta Ławy, jak i burmistrzem Jelcza-Laskowic z Bogdanem Szczęśniakiem. Wszystkie zadania, które wykraczają poza zakres gminy, to te wszystkie zadania są wspólnie ustalane, uzgadniane i realizowane. I za to dziękuję kolegom samorządowcom za pomoc, za zrozumienie, za wsparcie, za to, że tego typu zadania, bo tak naprawdę przecież ta szczelnica to ona nie będzie tylko dla mieszkańców gminy Domaniów. Ta szczelnica będzie dla naszych tutaj okolicznych samorządów. Dla Borowa, dla Żurawiny, dla Oławy, dla Jelcza-Laskowic. Także dzisiaj mamy kolejny obiekt, z którego możemy korzystać, z którego mieszkańcy mogą być dumni, który rozszerza ofertę także i sportową. Mamy kluby sportowe, tu w tej chwili będziemy mogli strzelać sportowo. Myślę, że przyniesie nam to różnorakie i wszelakie korzyści. Także jeszcze raz, chciałem bardzo Państwu wszystkim serdecznie tutaj podziękować za Wasz wkład, za Waszą pomoc, budowę i otwarcie tego wyjątkowego obiektu i jakże dzisiaj, w dzisiejszych czasach ważnego, bo pomysł tego projektu Szczelnica w każdym powiecie dokładnie dzisiaj pokazuje, że był to pomysł bardzo trafny i bardzo potrzebny, bo sytuacja, która dzieje się w tej chwili w Europie, na świecie, wymaga tego, żebyśmy jako społeczeństwo byli przygotowani na różne scenariusze i mieli świadomość tego, że musimy też mieć pewne umiejętności. Dlatego ten obiekt, mam nadzieję, że będzie nam wszystkim służył do celów sportowych, do celów rekreacyjnych, ale też i szkoleniowych. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc, za wsparcie i za to, że ten obiekt od dzisiaj będzie funkcjonował i będziemy mogli z niego korzystać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Serdecznie proszę o zabranie głosu pana pułkownika Bronisława Marciniak z Wojskowej Akademii Technicznej. Pogodę na tą okoliczność, a więc troszkę śniegu, chłodu i pięknego słońca. A dla całych, dla okolicznych miejscowości, a szczególnie dla miejscowości Domaniów, przesyłam życzenia z pozdrowieniami od kierownictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Na tą okoliczność dla pana wójta przygotowałem następujący adres. Wielce szanowny pan Wojciech Gługolski, wójt gminy Domaniów.
z okazji uroczystego rozpoczęcia użytkowania nowo wybudowanej strzelnicy w miejscowości Domaniów składam na ręce pana wójta serdeczne gratulacje. Jednocześnie wyrażam podziękowanie za owocną współpracę przy budowie strzelnicy, która powstała w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą Strzelnica w Powiecie. Mam nadzieję, że otwarty, nowoczesny obiekt szkoleniowo-rekreacyjny będzie służył nie tylko żołnierzom, funkcjonariuszom, uczniom klas mundurowych, oddziałom przysposobienia wojskowego i miłośnikom strzelectwa, ale również mieszkańcom Domaniowa i okolicznych miejscowości oraz gościom odwiedzającym gminę. Życzę panu wójtowi oraz mieszkańcom Domaniowa sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych cennych inwestycji dla dobra gminy i Rzeczypospolitej Polskiej. Adres podpisał dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej, doktor habilitowany inżynier Ryszard Woźniak, profesor Watt. Dziękuję bardzo. Suweniry na pamiątkę, a mamy tego bardzo dużo. Specjalną na tą okoliczność wyznaczyliśmy salę, taką historii współczesnej. Między innymi ten herb Domaniowa tam zostanie skierowany. Dziękuję bardzo za uczestnictwo i za zaproszenie. Panie, panowie oficerowie, wszyscy tutaj dzisiaj zgromadzeni. Rzeczywiście spotykamy się w pięknym, niezwykłym miejscu. Ta strzelnica robi wrażenie już na pierwszy rzut oka. Ta strzelnica jest takim ważnym elementem, jestem o tym święcie przekonany, ważnym elementem zwiększającym nie tylko poczucie bezpieczeństwa obywateli, ale faktyczne bezpieczeństwo. Czasy rzeczywiście nie są łatwe, natomiast obeznanie się z bronią obywateli to coś bardzo ważnego zawsze. Dlatego dziękuję panu wójtowi za podjęcie tego wyzwania, no i gratuluję jego realizacji. Bardzo serdecznie oczywiście dziękuję Ministerstwu Obrony Narodowej za to, że jego środki pozwalają na to, że tego typu obiekty w Polsce się pojawiają. To coś niezwykle ważnego, niezwykle cennego i myślę, że będzie to w przyszłości procentować. Jeszcze raz gratuluję i serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos, to teraz jest taka możliwość. Bardzo proszę. Widzę, że nie ma. Szanowni Państwo, Bractwo Kurkowe do oddania salwy honorowej na cześć oddania strzelnicy w gminie Domaniów maszerować. Działon, patrzasz! Działon, patrzcie! Działonowy, wystąp! Z okazji oddania strzelnicy salwą honorową ognia. Szanowni Państwo, i tym miłym akcentem strzelnicę w gminie Domaniów uważamy za otwartą. Gromkie brawa!